Witam wszystkich szparaków z tej strony. Kolejny filmik z World of Warships. Bobas MK sponsorem dzisiejszej bitwy. Jak widzicie, tier 10, czyli Zao. Gra solo, bez dywizjonu. Losowanie całkiem przyzwoite. Dziesiątek jest tylko kilka. Okej, no to co my tutaj mamy? Zao, okręt fenomenalny, okręt, który dostał wiele nerfów, zresztą ostatnio tak naprawdę też dostał nerfa, bo do patcha 0.6.4, a to właśnie bitwa z tego patcha, mógł strzelać z tak zwanej niewidki. W tej chwili strzelania z niewidki w całym WoWsie już, jak wiecie, nie ma. Były lamenty na temat strzelania z niewidki, były lamenty, że ta niewidka została zabrana. Ja tam jakoś nie rozpaczałem, natomiast uważam, że na takim zaos możliwość strzelania z niewidki dawała naprawdę ogromną przewagę, zwłaszcza jeżeli przeciwnik już nie miał niszczycieli, które mogłyby was pospotować i zostawały, nie wiem, na przykład same pancerniki albo nawet krążowniki u przeciwnika i wówczas można ich było sobie tam klepać totalnie za darmo. Mapa Dwaj Bracia. Ostatnio widziałem na YouTube kilka filmów, gdzie połowa floty przepływała środkiem między dwoma wyspami i naprawdę powiem wam szczerze, że były to filmy ciekawe. Zao zrobiłem dość późno. Pierwszą dziesiątką, którą zrobiłem, był Des Moines i tego Des Moines'a miałem wrażenie, to jeszcze było w czasach, gdy on nie miał radaru, uważałem za super okręt i za dużo lepszy od Zao. Później po zagraniu Zao dopiero zweryfikowałem troszeczkę swoją postawę i swoją ocenę tutaj tego, czy Des Moines jest lepszy, czy Zao jest lepszy. Oczywiście jak w wypadku wszystkich okrętów, wszystko zależy od sytuacji, od dystansu i tak dalej. Zao jest w stanie rozstrzelać Des Moines na dystansie tam powyżej, powiedzmy, 14 km bez problemu. Im dalej, tym Zao ma łatwiej, bo Zao będzie po prostu trafiać, a Des Moines najzwyczajniej w świecie nie będzie. Poza tym Zao ma dużo. Ma lepszy kamuflaż prawie o kilometr, dokładnie o 900 metrów. Jeżeli macie okręt zrobiony pod kamuflaż, to 9,7 to jest odległość, z której was widać. Natomiast przy Des Moines 10,6. Co się tutaj ciekawego dzieje na chwilę obecną podczas tej bitwy? Jak ewentualnie należałoby grać Zao? No Zao to jest oczywiście zapalniczka 12 lub 203 mm. Najlepsze tak naprawdę chyba haeki w grze ogólnie mają Japończyki, więc jeżeli ktoś chce grać linią krążowników, to serdecznie polecam, bo już od 5 tiru otworu taki zaczynają się działa 203 mm i szansa na podpalenie perkula wynosi 17%. Do tego jak sobie jeszcze dodacie 2% od kapitana i po procencie z flag, to się robi naprawdę niebezpiecznie i jesteście w stanie zamęczyć każdy pancernik. Tym bardziej, że pancernik będzie miał problem, żeby was na takim dużym dystansie trafić. Wy możecie sobie tutaj manewrować i tak dalej, więc jest dość łatwo damage tutaj nabijać, dość łatwo jest przeciwników podpalać, także tak to mniej więcej wygląda. Dwa kapy zostały przyjęte przez drużynę Bobasa, czyli BID, jest w tej chwili zacięta walka o kapa A. Zwróćcie uwagę na to, jak Bobas gra tym Zao, bo na tym etapie bitwy tak należy grać, mniej więcej na linii z pancernikami. Dlaczego tak zachowawczo i tak mocno z tyłu? No po to, żeby w bardzo krótkim czasie nie odparować, żeby nie dostać jakiejś buły, a celność dział na Zao jest tak duża, że zobaczcie tutaj była wystrzelona salwa z 12 pocisków i 10 pocisków na 16 km trafiło w ten pancernik. Oczywiście tutaj już się pojawia tirpic i na tego tirpica naprawdę trzeba uważać. Moim zdaniem Bobas trochę wcześniej powinien ten nawrót wykonać po to, żeby
nie ustawiać się do niego burtą, gdyż za chwilę może to być bardzo bolesne dla jego punktów wytrzymałości. Nie bójcie się strzelać z Zao, jeżeli gracie do niszczycieli. Niszczyciele z Zao wrogie można trafiać bez problemu nawet na dystansie 15 km. Nawet takie niszczyciele jak rosyjskie, nawet taki niszczyciel jak Chabarowsk, mimo że płynie ponad 40 węzłów, spokojnie można na dystansie 15 km tymi celnymi działami, z szybkimi pociskami i z bardzo płaską trajektorią lotu pocisków trafiać i zatapiać. I zobaczcie, takie klepanie sobie na dystansie powoduje, że jest 5 pożarów i 50 tysięcy obrażeń na tą chwilę. I tak naprawdę taka gra powoduje, że przeciwnik cały czas nie może przejąć kapa A. Mam świadomość tego, że na tym kapie tam jest Shima, która tak jakby blokuje przejęcie tego kapa. W tej chwili ta Shima, jak widzicie, wypłynęła. Natomiast no, Zao to jest taki okręt właśnie, który potrafi przy współudziale z jakimś tam pancernikiem albo niszczycielem naprawdę utrzymywać flankę przez długi okres czasu, bo po prostu jest upierdliwy, jeżeli gracie pancernikiem i co chwilę, co salwę albo co drugą salwę otrzymujecie pożar, to naprawdę ten okręt staje się dla pancerników wszystkich celem priorytetowym i powinien takim celem być, bo najzwyczajniej w świecie zamęczy pancerniki, więc jest też taka wada grając Zao, że pancerniki niestety będą, kapitanowie pancerników będą was fokusować jako cel priorytetowy. Jeżeli będziecie wyspotowani, to często możecie zobaczyć, że celuje do was 4 czy 5 okrętów, a wtedy naprawdę nawet manewrując jest się bardzo trudno wywinąć spod takiego strzału, bo przy takiej ilości kul na pewno dostaniecie jakąś tutaj bułę, zwłaszcza jeżeli na przykład będziecie centralnie rufą, bo przez od tyłu w Zao potrafią również wpadać cytadele i naprawdę potrafi to zaboleć, jak dostaniecie na przykład za 20 czy 20 parę tysięcy. Dlaczego mówiłem o nerfach? No bo właśnie jednym z nerfów było to w ostatnim patchu, że nie można strzelać z niewidki. Ci, którzy grają dłużej w World of Warships, wiedzą, że Zao miał kiedyś 44 800 bodajże punktów wytrzymałości, teraz ma 40 800, te 4000 mu zabrano. Czy to dużo zmieniło? Może nie dużo, ale jednak mimo wszystko co nieco zmienia, dlatego że czasami przy 4000 jeszcze można dość sporo pograć, a co za tym idzie, zadać sporo obrażeń, więc każda ilość punktów wytrzymałości, która jest wam odbierana, powoduje, że okręt jest najzwyczajniej w świecie troszeczkę słabszy. No i tak to mniej więcej z grubsza wygląda. No, były lamenty, że Zao jest za mocne, więc zostało najzwyczajniej w świecie znerfione, ale ci, co potrafią nim grać, będą nadal robili niezłe wyniki. Ja nie mam jakiegoś wyśrubowanego rekordu na tym okręcie, bo tam niespełna 180 tysięcy, bodajże 177. Natomiast no, okrętem gra się świetnie i na tą chwilę, jeżeli chodzi o World of Warships, to mam najlepszy średni damage ze wszystkich okrętów, nawet lepszy niż na pancernikach, bo średni damage mój na Zao wynosi ponad 80 tysięcy obrażeń, a na pancernikach mam powiedzmy 70 tysięcy. Zobaczcie, jakie działa i jaką siłę ognia ma Zao, jaką mają pancerniki. No, mówię, skuteczność, z jaką podpala ten okręt, oraz celność dział i duża prędkość wylotowa pocisków powoduje, że gra się nim tak naprawdę bajecznie prosto, jeśli ktoś umie ogólnie celować i zna zasady tej gry. No, ja mogę wam przypomnieć o elementarnych rzeczach.
Na przykład takich, że jeżeli podpalicie pancernik i on sobie płonie, to możecie już zmienić cel albo poczekać, jeżeli się ugasi. A jeżeli się ugasi, to oczywiście trzeba go podpalić drugi raz i wtedy już nie będzie miał podpałki i wtedy trzeba robić tak, żeby mu zadać przynajmniej dwa, najlepiej trzy lub cztery pożary i ten pancernik bardzo szybko skończy w porcie. No, na tym mniej więcej ta gra polega. Zrobiła się tutaj delikatna przewaga. To jest, widzicie to, o czym mówiłem. Na początku Zao gramy zdecydowanie tam gdzieś w dystansie, po to, by później wykorzystać jeszcze inną zaletę tego okrętu, mianowicie torpedy, o tak naprawdę chyba najlepsze w grze, bo zasięg 8 km i prędkość tam chyba 76 węzłów, więc co tu dużo mówić, no tych wyminąć te torpedy to jest prawie niemożliwe, zwłaszcza na małym dystansie, no bo ich prędkość jest zawrotna i tyle. Tutaj widzicie, Akizuki się jeszcze pojawił i to jest cel priorytetowy dla krążownika w tym momencie, zwłaszcza, że Tirpitz tutaj dostał siemkę i było wiadomym, że za chwilę skończy w porcie, gdyż nie zmienia kursu i było go naprawdę już niewiele, jeśli chodzi o punkty wytrzymałości. W tym momencie Akizuki zrobił tak zwany plaging, więc też będzie bardzo łatwym celem do wykończenia. No i mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze wracając do wątku Demoin czy Zao, no to mówię, Demoin jest w stanie wygrać bitwę z Zao na dystansie 12 km i poniżej, natomiast Zao na dystansie 14 i powyżej Demoina po prostu spali, zniszczy i Demoin będzie miał problem, żeby na tym dystansie trafić, ponieważ pociski z Demoina mają bardzo dużą parabolę i lecą bardzo, bardzo wolno, więc tak to mniej więcej wygląda. Po prostu, jak w każdym przypadku, trzeba wykorzystywać atuty, a ukrywać wady okrętów. Demoin teraz też dostał buffa w patchu 0.6.4, ponieważ ma szybsze jeszcze przeładowanie, bo strzela co 5,5 sekundy, a nie co 6. I drugi ważniejszy buff to jest to, że grubość pancerza kadłuba została zwiększona bodajże z 25 mm do 27, a to powoduje, że jeżeli ustawimy się frontem do wrogich pancerników, to na przykład działa 406 i bodajże 410 mm. Na pewno 406, na pewno działa 406, was nie spenetrują, czyli stojąc na przykład frontem do Iowy, North Caroliny czy Montany, nie dostaniecie, stojąc frontem Cytadeli, będziecie mogli sobie dziobem stać, tankować i obijać przeciwnika. Oczywiście Yama to ta zasada nie dotyczy, bo przy tym kalibrze, który ma ten okręt, to oczywiście Cytadele będą wam wchodzić tak naprawdę z każdej strony, niezależnie od tego, jaki kąt w stosunku do Yamato obierzecie, no ale wiadomo, 460 mm robi swoje. Więc zobaczcie, tylko 2 mm różnicy, jeśli chodzi o opancerzenie kadłuba i tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o przyjmowanie Cytadel, robi różnicę. Po prostu mechanika gry jest taka, że te pociski będą się od tego pokładu odbijały, jedyne obrażenia, które będą wchodziły, no to gdzieś tam po nadbudówkach, ale ilość obrażeń, tą, którą przyjmiemy, musicie pamiętać, że jest też ograniczona, bo jeżeli pociski trafiają ciągle w te same miejsca, to te obrażenia są coraz mniejsze, a później wchodzą za zero. Ja to pokazywałem na moim filmiku z błyskawicy, gdzie moja błyskawica przyjęła 4 torpedy, tak, 4 od Fletchera i nadal sobie pływała, bo każda następna torpeda trafiła dokładnie w to samo miejsce i zadała 0 obrażeń. A tak to mniej więcej wygląda w tej grze, jeżeli pociski będą trafiały dokładnie w to samo miejsce, w które uderzyły wcześniej pociski, to będą trafiały za 0. A wracając do tematu jeszcze amunicji przeciwpancernej, to Zao również ma świetną amunicję przeciwpancerną, mimo że Cytadele wpadają za 4700, a nie za 5000, tak jak u Demoina.
to, wierzcie mi, siła penetracji jest ich wystarczająca i bardzo przyjemna. No dobra, jak tu wygląda sytuacja? Pomówiliśmy sobie o Zao, pomówiliśmy o Demoinie. W ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że Zao jest okrętem lepszym, przynajmniej lepszym w moich rękach, bo mam na nim dużo większy damage i mam wrażenie, że tym Zao ten damage wbija się łatwiej, bo gramy na bezpiecznym dystansie. Duży kaliber, zwiastun tragedii i wsparcie. Jak widzicie, dwa moje ulubione medale, czyli duży kaliber i wsparcie. Do tego obrony kapa. Ekrany podsumowujące bitwę oczywiście będziecie mogli zobaczyć. A na początku filmu, jak w każdym, widzieliście, jak mam zbudowanego kapitana na krążownik japoński. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o budowę kapitana, to myślę, że powinna być ona na Japończykach praktycznie taka sama od tiru 5 aż do tiru 10. No w tej chwili wyłamuje się z tej zasady Mogami, bo jeżeli gracie na działach 155 mm, a na takich należałoby po tym patchu i po buffie grać, bo te działa zaczęły się w końcu obracać po ostatnim patchu, to oczywiście za 4 punkty niezbędnym wydaje się być IFHE, czyli zwiększona penetracja dla pocisków odłamkowo burzących, bo wtedy zadajecie naprawdę duże obrażenia, a oczywiście jest też szansa na podpalenie. To tyle, ja już do końca Was zostawiam bez komentarza, trzymajcie się, do usłyszenia, bitwa jest na 100% wygrana. Jeżeli się filmik podobał, proszę łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście dostawać powiadomienia o kolejnych filmach, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.